Piękna jesień. Siedlęcin, okolice Zapory Pilichowickiej. Pójdziemy popatrzeć, jak to wygląda. Dosyć nieduży spacer. Specjalnie parkuję tutaj, żeby to nie był tylko 1 km, a żeby chociaż ze 2 w jedną stronę sobie pójść, bo inaczej spacer będzie za krótki. Co za kolory. Widzimy kawałek pięknego mostu, ale o nim za chwilę. No i mamy most, piękny most, ponad stuletni most, który został zbudowany na linii kolejowej już nieczynnej. Linia ta była budowana w kierunku Lwówka, ale przede wszystkim z Jeleniej Góry tutaj, by wozić materiały budowlane początkowo na Zaporę. Teraz to jest zamknięte, zbyt wielu ludzi tu przechodzi, tu już jest niebezpiecznie, te deski są już trochę spróchniałe. Na pewno może być tak, że któraś może się złamać i wtedy wodowanie może być niezłe, dlatego zabezpieczono tutaj w tym przypadku ten most. Most słynny, dosyć medialny, ponieważ producenci amerykańskiego filmu z Tomem Cruise'em chcieli ten most w jednej ze scen zniszczyć. Tak, tu miał być kręcony film, ale jednak nie udzielono zezwolenia, żeby to zrobić. Zbyt dużo historii ten most ze sobą niesie. Idziemy dalej. Nieczynna w tym momencie linia kolejowa została, tak jak powiedziałem, zbudowana na potrzeby przewozu z Jeleniej Góry materiałów, przede wszystkim kamienia na budowę zapory. Następnie w kolejnych latach linia ta służyła do przewozu węgla, a także mieszkańców w kierunku Wlenia i Lwówka. Z czasem przestano wozić węgiel i linia przestała być rentowna. Jeżeli przestała być opłacalna, linię tą zamknięto. Gdzieś są takie elementy, gdzie te tory rozkradziono. Część jeszcze jest. Natomiast jeżeli chodzi o widoki, jakie były z tej linii, naprawdę dużo straciliśmy. I tutaj mamy starą, piękną, kameralną stacyjkę Pilchowice Zapora. Stoją teraz tutaj tylko auta, ponieważ tutaj jest w miarę dużo bliżej do Zapory. Poza tym tu można zaparkować za darmo i dlatego z tego korzystamy. Tam już widzimy Zaporę, na którą idziemy. I można sobie tylko tutaj wyobrazić, przejeżdżając pociągiem przy takim widoku, jak tutaj było ładnie. Jeszcze jeden rzut oka na stacyjkę, na zbierającą się wodę. I można iść dalej, to jest niedaleko, to jest jakieś 800 metrów, żeby sobie przejść od stacyjki do tamy. Nie musimy cały czas iść drogą, tu jest taki skrót z lewej strony. Jak tylko kończy się kostka, możemy sobie przejść na tory, przecież pociąg tu nie pojedzie. Chociaż są jakieś pogłoski, że jest linia ta już przeszła pod inny zarząd i są jakieś marzenia, żeby tą linię odbudować, ale czy ona będzie opłacalna albo na jak długo, tego jeszcze nie wiadomo w ogóle, czy to się uda. Tutaj mamy ścieżkę taką troszkę ukrytą. O, tu w liściach, bardzo ładnie. Ale zanim ją przejdziemy, zresztą kawałek przejdziemy, wrócimy za chwilę na tor, pokażemy tunel. Tak, w tunelu jest zakręt, dlatego nie widzimy drugiego końca. Trzeba przyznać, że jakość wykonania jednak Niemcy robili to z wielkim rozmachem. Na drodze do samego Wlenia są trzy takie tunele. Wracamy na drogę. Jeszcze moment. Pożyczania sprzętu. No i mamy naszą zaporę. Historia budowy zapory jest bardzo długa. Od setek lat powodzie nawiedzały to miejsce i dla wszystkich było jasne, że przy kilkudniowych wzmożonych opadach siła, jaką niosły połączone rzeki Bóbr i Kamienna, zabierając całą wodę ze sobą z gór, jest potężna. Już w tych latach 1800 planowano budowę. Dopiero po potężnej powodzi w roku 1897 wzięto się do tego konkretnie i po 3 latach projekt był gotowy. Budowę rozpoczęto w roku 1902, zakończono w 1912. Sam cesarz Wilhelm przybył na otwarcie tegoż obiektu, tak samo jak i tamtego zabytkowego mostu, i od tej pory teren w miarę już był zabezpieczony. Chodzi o całą Dolinę Bobru w kierunku Nielesna, Wlenia, Lwówka i jeszcze dalej. Oczywiste jest to, że Tama zupełnie nie zapobiegnie powodzi na poniższych partiach, natomiast z pewnością je zniweluje. W przypadku wielodniowych, bardzo silnych opadów, kiedy woda już podchodzi pod samą koronę tamy. Tam jest awaryjny upust tymi schodami, bardzo widowiskowo. Woda jest upuszczana, ponieważ tama w pewnym momencie jej możliwości się kończą i więcej tego nie utrzyma. Tak. Oczywiście na dole mamy elektrownię wodną od o niedużej mocy. Ona została jakoś 2-3 lata od razu po budowie zapory uruchomiona i tak sobie chodziła przez kolejne lata, aż w roku 2013 podmieniono już jej turbiny na troszkę nowszą generację i ta moc jest lekko większa, ale nadal symboliczna. Jaśniejszym kolorem widać po niedawnej powodzi sprzed miesiąca, dokąd podeszła woda, czyli widać, że już tutaj do awaryjnego zbiornika się przedostawała. Tak samo jak tam przy całym brzegu ten jaśniejszy pas od lustra wody, to jest ślad, gdzie była woda. Można sobie wyobrazić, jaka masa tutaj była zachowana. Dodatkowo można powiedzieć, że tam niedaleko stacyjki, nawet kawałek przed nią, był wybudowany podziemny specjalny kanał, gdzie ta woda przechodziła sobie zupełnie bokiem i wypływała. O, tam dużo niżej nawet widać wylot. To było tylko rozwiązanie na czas budowy, żeby tutaj ten zbiornik cały osuszyć, bo nie każdy wie, że to dno tam jest również kamienne. Jeszcze tylko ostatni rzut na zbiornik awaryjny, to tu się wlewa woda, jeżeli jest jej za dużo, i tutaj wylewa się tymi schodami. Natomiast z drugiej strony podejście albo prawą, albo bardziej lewą stroną uczyszczaną w kierunku Pokrzywnika, ewentualnie Kapitańskiego Mostka, i tam można sobie przez tą dolinę dookoła wrócić przez Dziki Wąwóz, ale będzie to wycieczka na pewno dla trochę młodszych zawodników, ponieważ tam jest też wejście na drabinkach. I piękne miejsce, jeżeli chodzi o jesień i te kolory. Dzisiaj nie jest to prawda czyste niebo, to tak nie wygląda, jak powinno. Podsumowując, statystycznie jest to druga co do wielkości zapora w Polsce po Solinie i z pewnością najwyższa, jeżeli chodzi o typ kamiennej łukowej. Ten obiekt to nie tylko bezpieczeństwo, ale również kawałek historii. Tak. Tak to wygląda w pobliżu, jak najbliżej tutaj płatny parking, kameralna knajpka wśród drzew. Można sobie robić coś ciekawego. A dzisiaj może trochę pusto, ale niebawem tutaj dopiero dzień się zaczyna. Na pewno trochę ludzi przyjedzie. I to by było na tyle z tego miejsca. Tak, i powrót niestety tą samą drogą. Bardzo łagodny spacer. To są tylko 2 km i 2 z powrotem. Cały czas płaska trasa, także całe rodzinki mogą sobie tutaj przychodzić bez obawy, że ktoś nie da rady. Oczywiście fajnie kogoś mieć ze sobą, kto zna trochę historii i to wszystko opowie. A ja, jak zwykle, będę zachęcał do aktywności. Pozdrawiam! Jesteśmy także w Dolinie Bobru, tuż przy wieży rycerskiej. Widać, co tutaj zrobiła powódź. Sprzątania jeszcze jest dużo.